Spójrzmy na następujące równanie. Y minus x równa się 3. Więc jest to jedno równanie na dwie niewiadome. No i oczywiście takie równanie ma wiele rozwiązań. Na przykład x równe 1, y równe 4 może być. Prawda? To jest rozwiązanie. Lub x równe minus 1, y równe 2. Prawda? To też jest rozwiązanie. No lub wiele, wiele innych. Jeżeli chcemy jakoś usystematyzować te rozwiązania, dowiedzieć się właściwie ile ich jest, to być może najwygodniej jest zapisać to równanie w nieco innej postaci. Mianowicie, prawda, powiedzmy, że do obu stron dodamy x. No wtedy mamy y równa się x plus 3. No i teraz widać, że rozwiązań jest nieskończenie wiele. Prawda? Mianowicie dla każdego x znajdziemy takie y, że para xy jest rozwiązaniem tego równania, no mianowicie y trzeba wziąć x plus 3. Teraz w układzie współrzędnych to równanie przedstawia prosto. No, czyli prosta, wyznaczona jest przez dwa punkty, więc na przykład jak x równe 0, to y jest równe 3, jak x równe 1, to y 4, x równe minus 1, y 2 i tak dalej. Może narysuję jeszcze parę punktów, żeby łatwiej mi to było wykreślić. Więc tak, czyli punkty na tej prostej, współrzędne tych punktów, to są rozwiązania tego równania y równe x plus 3. Na wszystkie punkty na tej prostej, ich współrzędne, spełniają nasze równanie. Powiedzmy teraz, że mamy drugie równanie, mianowicie y równe minus x plus 3. No to znowuż teraz mamy inną prostą. Powiedzmy, jak x jest 1, to y jest 2, jak x jest minus 1, to y jest 4 i tak, czyli to jest ta druga prosta. Nie bardzo ona się tutaj... Dobrze, powiedzmy, że to jest ta prosta. Y równe minus x plus 3. I znowuż, rozwiązania tego równania to są wszystkie punkty na tej prostej. Teraz, jeżeli chcemy znaleźć x i y, które spełniają oba równania, czyli rozpatrujemy te dwa równania naraz, no wtedy mówimy, że mamy do czynienia z układem równań. Układ równań. Czyli interesują nas punkty x, y, które spełniają jednocześnie równanie pierwsze i drugie. No i teraz interpretacja geometryczna tego faktu jest taka, no, że my, prawda, pierwsze równanie reprezentuje jedną prostą, drugie równanie reprezentuje drugą prostą. I teraz punkty, które spełniają oba równania naraz, to są punkty, które leżą na przecięciu tych dwóch prostych. Czyli w naszej sytuacji widać, że to będzie punkt 0, 3. No, czyli wygląda na to, że x równe 0, y równe 3 jest rozwiązaniem naszego układu równań, czyli te dwie liczby spełniają oba równania. No i widać, że jak x równe 0, to pierwsze równanie mówi, że y jest równe 3 i drugie równanie też mówi, że y jest równe 3. Czyli para 0, 3 spełnia oba te równania. Czyli w ten sposób możemy, wykreślając te dwie proste i znajdując współrzędne ich punktów przecięcia, rozwiązać graficznie układ równań. No, zróbmy może jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że teraz mamy równanie y równe 3x minus 6. I drugie równanie y równe minus x
plus 6. Czyli znowu wykreślimy te dwa równania i znajdziemy punkt przecięcia tych dwóch prostych. Y równe 3x minus 6, więc tak, jak x jest 0, to y jest równe minus 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu jest jeden punkt. Jak x jest równe 2, to y jest równe 0. Na 3 razy 2, 6 minus, czyli to jest tak. No i tutaj jeszcze może parę punktów, żeby nam było łatwiej to narysować. To będzie ten punkt i tutaj jeszcze. Więc to jest ta prosta. Y równe 3x minus 6. Teraz ta druga prosta jest minus x plus 6, czyli tak. Dla x równego 0, y jest równe 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz współczynnik kierunkowy jest minus 1. To jest ta druga prosta, y równe minus x plus 6. No i punkt przecięcia, czyli punkt, który leży na obu prostych, wygląda, że to jest ten punkt. I ten punkt ma współrzędne 3, 3. No i może sprawdźmy, że rzeczywiście punkt 3, 3 spełnia oba te równania. Czyli tak, 3, pierwsze równanie 3, może zmienimy kolor. Pierwsze równanie 3, po lewej stronie jest 3 i pytamy się, czy to się równa 3 razy 3 minus 6, czyli 9 minus 6 i to jest 3, czyli to się zgadza. I drugie równanie 3, czy to się równa minus 3 plus 6, czyli 3 i znowuż jest dobrze, czyli rzeczywiście punkt 3, 3 spełnia oba te równania. No i to jest punkt, rozwiązanie naszego układu równe, czyli x równe 3, y równe 3, no, czyli taki układ dwóch równań na dwie niewiadome liniowych reprezentuje dwie proste, które mogą się przecinać lub wiemy, że proste na płaszczyźnie mogą się nie przecinać. Czyli taki układ równań może nie mieć rozwiązań lub może mieć jedno rozwiązanie. Ale o tym będzie, ile dokładnie takich rozwiązań ten układ równań może mieć, o tym będzie w jednym z następnych filmów.